W dzisiejszym filmie zobaczymy. To może zakończyć protesty rolników. Tusk ogłasza konkrety. Rosjanie niszczą i podpalają urny wyborcze. Hołownia bierze się za kościoły. Do świątyń wchodzi NIK. Setkom Rosjan grozi deportacja. Nie spełniają wymagań. Macron naciska sojuszników na wysyłanie wojsk. Kreml odpowiada. TSUE nałożył na Polskę nową karę. To 50 tysięcy euro dziennie. 104-letnia kobieta we Włoszech zatrzymana za kierownicą bez prawa jazdy. Kaczyński zgasił posła Hołowni. Skoro tak, to pan jest członkiem. Zapraszam do oglądania. To może zakończyć protesty rolników. Tusk ogłasza konkrety. Bunt polskich rolników najwyraźniej przyniósł zamierzony efekt. Chociaż nie udało się osiągnąć wszystkich postulatów, to planowane ustępstwa powinny nieco uspokoić nastroje w kraju. Przypomnijmy, że wśród żądań najważniejsze było odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu, uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza Unii Europejskiej oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce. W piątek premier Donald Tusk przekazał rolnikom, co udało się wywalczyć. Z ostatniej chwili. Konkrety dla rolników. Ugorowanie nie będzie obowiązkowe i to już od tego roku. Taki jest wynik moich rozmów z szefową komisji. O innych szczegółach informacja jeszcze dziś. Poinformował Tusk. Także w piątek komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski zapowiedział w Warszawie, że pakiet zmian przygotowanych przez Komisję Europejską wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników. Zamiast kar będą zachęty. Spod kontroli ekologicznej mają być też wyłączone najmniejsze gospodarstwa o powierzchni do 10 hektarów, zaznaczył Wojciechowski. Jak wskazał, rolnicy, którzy wprowadzą w swoich gospodarstwach zmiany korzystne dla środowiska, mają być nagradzani dodatkowymi dopłatami. W opinii komisarza mniej restrykcyjna polityka oparta na zachętach odniesie lepszy skutek, a ten rolnicy odczują natychmiast. Trochę prawo zadziała wstecz, ale prawo może działać wstecz, jeżeli działa na korzyść obywatela, w tym w przypadku rolnika. Więc rolnicy mogą się nie obawiać żadnych kar już za niespełnianie warunków wspólnej polityki rolnej w 2024 roku, powiedział unijny komisarz do spraw rolnictwa. Europejski Zielony Ład wprowadza wiele wytycznych, które mają umożliwić osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Z częścią z nich nie zgadzają się rolnicy i nie chodzi tylko o Polskę, ale także o inne kraje europejskie, w których od tygodni trwają protesty. To między innymi konieczność odłogowania gruntów, redukcja o połowę użycia nawozów i środków ochrony roślin, czy obowiązkowe przeznaczenie 25% areału ziemi pod uprawy ekologiczne. Zmiany powinny być przyjęte jeszcze na kwietniowej sesji Parlamentu Europejskiego i będą obowiązywać od przyszłego roku. Rosjanie niszczą i podpalają urny wyborcze. Od piątku do niedzieli Rosjanie mogą wziąć udział w wyborach na prezydenta swojego kraju. Odbywają się one jednocześnie w 11 strefach czasowych, dlatego zaplanowano je na 3 dni. Ich przebieg próbują zakłócać Ukraińcy oraz Legion Wolności Rosji, ale także obywatele, którzy nie zgadzają się z obecną polityką Kremla. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać kilka takich incydentów. Zieloną farbą i tuszem wypełniono urny wyborcze w kilku lokalach wyborczych w Moskwie, Woronerzu i Karaczajo-Czerkesji. Wszyscy saboterzyści zostali zatrzymani, opisuje kanał Masz. W Białgorodzie w lokalu wyborczym doszło do wybuchu. Na opublikowanym w sieci wideo widać, jak mężczyzna próbuje wrzucić kartę do urny w lokalu wyborczym, gdy nagle zaczyna się trząść ziemia. Media informują także o kobietach, które wlewają do urny zieloną i czarną ciecz. Jednej z nich postawiono zarzuty, a za takie przestępstwo grozi jej do 5 lat więzienia. Kobieta oblała urnę wyborczą zieloną farbą w jednym z lokali wyborczych w Symferopolu. Została już zatrzymana, a zdarzenie zostało potwierdzone przez służbę prasową Krymskiej Komisji Wyborczej. Czytamy na kanale Baza. Jak podaje rosyjska agencja RIA, do takich incydentów doszło już w kilku miastach. Tymczasem kanał Astra opublikował nagranie z Petersburga. Widać na nim kobietę, która rzuciła w kierunku lokalu wyborczego koktajl Mołotowa.
Studentka z Dalekiego Wschodu Rosji otrzymała zadanie podpalenia lokalu z ukraińskiego kanału Telegramu, napisał propagandowy portal. W ciągu zaledwie 20 minut ujawniono 3 próby podpaleń lokali wyborczych w Rosji. Na ataki zareagowała szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej Ewa Pamfiłowa. Gdy zaczął się ten łańcuch, ostrzegliśmy wszystkie komisje, aby zaangażowały gwardię rosyjską w celu wzmocnienia bezpieczeństwa urn wyborczych. Zatrzymane osoby przyznały, że robiły to dla pieniędzy. Komitet śledczy wszczyna sprawy karne. Szumowiny używają innych szumowin, stwierdziła Pamfiłowa. O ataki oskarżyła osoby z zagranicy, które miały nie być świadome odpowiedzialności karnej za swoje czyny. W Moskwie kobieta podpaliła kartę do głosowania po napisaniu na niej „Oddaj mi męża”. Hołownia bierze się za kościoły. Do świątyń wchodzi NIK. Marszałek Sejmu zlecił Najwyższej Izbie Kontroli sprawdzenie finansowania ze środków publicznych kościołów i związków wyznaniowych. Kontrola miałaby objąć okres 4 lat od 2019 roku i wszystkie sposoby wsparcia kościołów środkami publicznymi. Zlecenie dla NIK obejmuje skontrolowanie m.in. środków wydatkowanych w ramach subwencji oświatowej na finansowanie nauki i religii, wydatków na utrzymanie i wynagrodzenia kapelanów zatrudnionych w służbach, inspekcjach i strażach. W piśmie do prezesa NIK Hołownia podkreślił, że konstytucja, obowiązujące w Polsce prawo międzynarodowe i ustawy gwarantują wolność myśli, sumienia i wyznania, zakazując jednocześnie dyskryminacji z powodu przekonań religijnych. Zdaniem marszałka z przepisów tych wynika, że niedopuszczalne jest zobowiązywanie kogokolwiek do finansowego wspierania obcych mu wspólnot religijnych, w szczególności zobowiązanie do płacenia podatku kościelnego na rzecz wspólnoty, z którą podatnik się nie utożsamia. Szymon Hołownia podkreśla jednocześnie, że obywatele mają prawo do swobodnego świadczenia na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych oraz instytucji charytatywno-opiekuńczych. Skontrolowaniu przez NIK mają też podlegać wydatki z funduszu kościelnego, ulgi, zwolnienia i preferencje podatkowe oraz celne stosowane względem kościołów i innych związków wyznaniowych oraz inne formy wsparcia finansowego lub majątkowego ze środków publicznych. Setkom Rosjan grozi deportacja. Nie spełniają wymagań. W wywiadzie telewizyjnym dla stacji TV3 przedstawicielka Łotewskiej Rady do Spraw Obywatelstwa i Migracji Madara Puke zwróciła uwagę na niepewną sytuację około 800 Rosjan, którzy nie uzyskali prawa do pobytu na terenie Łotwy. Wskazała, że obywatele Rosji mieli czas do początku września 2023 roku na złożenie odpowiednich dokumentów w urzędzie. W tej chwili 800 osobom nie przyznano prawa pobytu na Łotwie. Nie złożyli oni wniosków o pobyt stały lub tymczasowy. Przekazaliśmy informacje o tych osobach do Państwowej Straży Granicznej w celu dalszej weryfikacji. W nadchodzących tygodniach okaże się, czy osoby te nadal przebywają na Łotwie. Jeśli tak, zostaną im wydane nakazy wyjazdu do 30 dni, oznajmiła Puke. Wyjaśniła, że obywatele Rosji, którzy jeszcze nie zdali egzaminu z języka łotewskiego, mają możliwość ubiegania się o tymczasowe zezwolenie na pobyt na 2 lata. Po upływie tego okresu ich umiejętności językowe zostaną ponownie sprawdzone, a w przypadku niepowodzenia mogą być zagrożeni deportacją. Wcześniej Trybunał Konstytucyjny Łotwy uznał za zgodny z prawem wymóg zdania egzaminu z języka łotewskiego na poziomie A2 dla Rosjan, którzy wcześniej byli obywatelami tego kraju lub posiadali zezwolenie na pobyt stały. W styczniu Łotewska Rada do Spraw Obywatelstwa i Migracji doniosła o 1167 obywatelach Rosji, z których 789 ma ponad 60 lat, zagrożonych deportacją z Łotwy. Nie wiadomo, ilu z nich już opuściło kraj. Minister spraw wewnętrznych Richard Skozlowski przyznał, że spodziewane są indywidualne, a nie masowe deportacje. Macron naciska sojuszników na wysyłanie wojsk. Kreml odpowiada. Emmanuel Macron udzielił wywiadu francuskim kanałom telewizyjnym TF1 i France 2. Najważniejszym tematem rozmowy była możliwość wysłania wojsk lądowych NATO do Ukrainy. Prezydent Francji podkreślił, że przyszłość całego kontynentu europejskiego będzie zależeć od przebiegu wydarzeń. Poruszył m.in. wątek Polski, krajów bałtyckich i zagrożenia, jakie niesie wygrana Rosji. Kreśląc te scenariusze, zwrócił uwagę, że zdobycie Ukrainy nie zadowoli Putina i zagrożone będą następne kraje. Czy Polacy, Litwini, Estończycy, Łotysze, Rumuni i Bułgarzy mogliby pozostać w pokoju przez sekundę? Dopytywał.
Macron twierdzi, że potencjalne zwycięstwo Rosji sprawi, że zaufanie krajów partnerskich do Europy zostanie zredukowane do zera. Jest przekonany, że w takiej sytuacji życie Francuzów zmieniłoby się. Dodał, że zagrożone będzie bezpieczeństwo nie tylko Francji, ale i Europy. Co dzieje się na Ukrainie? Ma miejsce wojna, która ma egzystencjalne znaczenie dla Europy i Francji. Wyznaczyliśmy sobie zbyt wiele ograniczeń, jeśli mogę tak powiedzieć w naszym słownictwie. My nie eskalujemy, nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Musimy po prostu jasno powiedzieć, że nie możemy pozwolić Rosji wygrać, stwierdził francuski polityk. Ponadto jasno zaznaczył, że nie przewiduje żadnych działań ofensywnych. Chodzi jedynie o pokój. Nigdy nie przejdziemy do ofensywy. Nigdy nie przejmiemy inicjatywy, zapewnił Macron. Zauważył też, że decyzja o byciu słabym i pozostawieniu agresji bez odpowiedniej odpowiedzi jest porażką. Francja jest siłą pokojową, ale dzisiaj, aby mieć pokój w Ukrainie, nie możemy być słabi. Dlatego musimy jasno spojrzeć na sytuację i musimy powiedzieć z determinacją, wolą i odwagą, że jesteśmy gotowi, aby osiągnąć nasz cel, którym jest to, aby Rosja nie wygrała, podkreślił. Jak komentuje Associated Press, czwartkowe wystąpienie Macrona poprzedził okres, gdy był on nieco osamotniony na europejskiej scenie po wypowiedzi z końca lutego, kiedy to nie wykluczył wysłania wojsk państw zachodnich na Ukrainę. Zwłaszcza kanclerz Niemiec Olaf Scholz skrytykował słowa francuskiego prezydenta. Słowa Macrona skomentował w piątek Kreml. Stwierdził, że Francja w wojnę jest już zaangażowana, a słowa prezydenta dowodzą, że Paryż jest gotów, by zaangażować się jeszcze mocniej. Tymczasem szef rosyjskiego wywiadu Siergiej Naryszkin podejście francuskiego przywódcy nazwał szalonymi i paranoicznymi snami. TSUE nałoży na Polskę nową karę. To 50 tysięcy euro dziennie. 50 tysięcy euro dziennie i jednorazowy ryczałt w wysokości 4 milionów euro to nowa kara nałożona przez TSUE na Polskę za niestosowanie przepisów dotyczących Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, które regulują rynek telekomunikacyjny. Termin na przyjęcie dyrektyw upłynął 21 grudnia 2020 roku. TSUE nie przyjął polskich wyjaśnień. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że ani nieprecyzyjność przepisów podnoszona przez Polskę, ani skutki pandemii nie usprawiedliwiają naruszenia zarzucanego przez Komisję Europejską. Ministerstwo Cyfryzacji z kolei przekazało, że to zaniechania poprzedniego rządu spowodowały, że Polska będzie musiała zapłacić wysokie kary. Pozostajemy w dialogu z Komisją Europejską, dążąc do sprawnego i pełnego wdrożenia przepisów Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Jest to jeden z naszych priorytetów, oznajmił wiceminister cyfryzacji. Minister do spraw europejskich Adam Szłapka przekazał, że ustawa dostosowująca Polskę do unijnego prawa jest obecnie w fazie konsultacji międzyresortowych. 104-letnia kobieta we Włoszech zatrzymana za kierownicą bez prawa jazdy. Około pierwszej w nocy lokalna policja otrzymała zgłoszenie od mieszkańca Bondeno, informujące o niebezpiecznej jeździe białego samochodu. Po krótkim czasie patrol policji zlokalizował zgłoszony pojazd. Funkcjonariusze byli zaskoczeni, gdy z dokumentów przedstawionych przez kierującą dowiedzieli się, że kobieta urodziła się w 1920 roku, co oznacza, że ma 104 lata. Policja poinformowała, że kobieta jechała do Bondeno na spotkanie z przyjaciółmi i prawdopodobnie straciła orientację w ciemności, co spowodowało, że zgubiła drogę. Funkcjonariusze potwierdzili, że kobieta cieszy się doskonałym zdrowiem, co potwierdza fakt prowadzenia pojazdu w tak podeszłym wieku. Pozwolenie na prowadzenie pojazdu 104-latki wygasło 2 lata wcześniej. We Włoszech osoby powyżej 80 roku życia muszą regularnie przechodzić badania lekarskie w celu odnowienia uprawnień do prowadzenia pojazdów. Starsza kobieta została ukarana grzywną, a potem zabrana do domu. Nie planuje ona jednak ograniczać swojego życia towarzyskiego i pozostawać w domu. Jak wyznała w rozmowie z lokalnym reporterem, zamierza zakupić sobie wespę, czyli włoski skuter. W międzyczasie planuje odwiedzać znajomych na rowerze. Burmistrz Ferrary Alan Fabry, który sam pochodzi z Bondeno, wyraził uznanie dla podejścia kobiety do życia. Wolałbym jej wręczyć medal niż nałożyć karę, powiedział burmistrz. Kaczyński zgasił posła Hołowni. Skoro tak, to pan jest członkiem. Piątkowe przesłuchanie prezesa PiS przebiegało pod znakiem kłótni, drwin, ale i żartów.
Już na początku Jarosław Kaczyński poinformował, że nie jest w stanie złożyć przyrzeczenia, że będzie mówił wszystko, co wie, ponieważ część jego wiedzy jest tajna. Wówczas pojawił się wniosek o ukaranie świadka za niezłożenie przysięgi, który przyjęto głosami 6-4. Już wcześniej prezes PiS został uznany przez komisję za szczególnie ważnego świadka. W ostatnich latach dwukrotnie był wicepremierem, a także szefem Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o podsłuchy i oprogramowanie, które służyło do takich celów, to wicepremier do spraw bezpieczeństwa powinien mieć na ten temat bardzo dużą wiedzę. Powinien być wręcz zainteresowany, aby taką wiedzę posiąść. Jeżeli dodamy do tego fakt, że przez 8 lat tak naprawdę żadna poważna decyzja bez Kaczyńskiego nie została podjęta, to z tego punktu widzenia jest on kluczowym świadkiem. Powiedział wiceszef Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Tomasz Trela. Jarosław Kaczyński był pytany m.in. o to, czy wiedział, skąd wzięto pieniądze na Pegasusa, kto był inwigilowany oraz na czyj wniosek. Prezes PiS twierdził, że państwo polskie musi mieć urządzenia typu Pegasus, a cała sprawa jest jednym wielkim nadużyciem i przedsięwzięciem propagandowym. Mogę powiedzieć tylko jedno. Uważałem i dawałem temu wyraz, że walka z przestępczością powinna być prowadzona wszystkimi dostępnymi metodami, tłumaczył Kaczyński. Dodał, że to, co się dzieje na komisji, jest tylko przedstawieniem, które rządząca obecnie koalicja chce zaprezentować społeczeństwu, żeby odwrócić uwagę od swoich działań, które są rażącym łamaniem prawa. W pewnym momencie Jarosław Kaczyński odniósł się do kwestii nazwania go świadkiem. Może pan pozwoli, że coś powiem? Proszę używać forum sejmowych. Nie jesteśmy przed sądem. Powiedział, sugerując, by nazwać go posłem. Usłyszał, że jest tak nazywany, bo tak jest napisane na jego tabliczce. Skoro ja jestem świadkiem, to pan jest członkiem. Zareagował Kaczyński, czym wzbudził śmiech na sali. Przed przesłuchaniem w partii PiS mówiło się o pewnych obawach. Między innymi o tym, że prezes PiS zostanie sprowokowany pytaniami Treli i straci czujność. Trela jest posłem Lewicy i członkiem komisji śledczej wyróżniającym się kąśliwym językiem.